Cześć kochane, dzień dobry, witam Was w nowym przeglądzie ze sklepu Pepco. Pokażę Wam, jakie letnie nowości pojawiły się na półkach. Pokażę Wam zarówno rzeczy na dziale domowym, jak i ogrodowym oraz wybierzemy się na dział odzieżowy. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Życzę Wam miłego oglądania. Te poduszki wyglądają naprawdę świetnie, są również ogromne, a kosztują tylko 40 zł. Myślę, że to jest rzecz, która szybko zniknie z półek. Jest to zestaw miseczki, sitka oraz cedzaka w cenie 25 zł. Jeżeli szukacie letnich akcentów do Waszego salonu, to myślę, że ta poszewka będzie strzałem w dziesiątkę. Zapłacicie za nią 15 zł. Kolejna bardzo modna nowość to takie świeczki w biało-fioletowym kolorze. Za cały zestaw zapłacicie 12 zł. Obecnie kolor fioletowy i brzosowy wrócił do łask, więc zdecydowanie te świeczki nawiązują do najnowszych trendów. I kolejna nowość na dziale ze świeczkami to taki cudowny egzemplarz. Jest to świeczka o zapachu litchi i zapłacicie za nią 20 zł.
Do sprzedaży powróciły również te fantastyczne kubeczki, które pod wpływem temperatury zmieniają swój kolor. Myślę, że są naprawdę bardzo ciekawe, a kosztują tylko 10 zł. A tutaj tuż obok możecie znaleźć takie kostki lodu, które są wielokrotnego użytku i myślę, że świetnie Wam się sprawdzą. Ten zestaw desek jest naprawdę świetny, kosztuje 40 zł, a jak widzicie w skład tego kompletu wchodzi również stojak. Kochane, przypominam Wam również o możliwości subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami na półkach sklepowych. Te ręczniki plażowe z Pepco są naprawdę rewelacyjne. Posiadam dwa egzemplarze, które kupiłam kilka lat temu i w dalszym ciągu są w świetnej kondycji, tak więc serdecznie Wam je polecam. Pokażę Wam również, jakie nowości pojawiły się na dziale z butami dla dzieci. Być może szukacie czegoś dla najmłodszych. Thank you.
A tymczasem, kochane, to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie proszę, co przypadło Wam najbardziej do gustu. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!